będzie 50 lat pracy artystycznej. Mnie ciekawi, z jakiej swojej cechy jest pan najbardziej dumny? Myślę, że dzięki temu, że jestem spod znaku bliźniąt, jest nas dwóch we wszystkim, co się dzieje wokół mojego życia zawodowego i prywatnego. Udało mi się przetrwać też dzięki temu, że jestem i cierpliwy, i bardzo niecierpliwy. Że jestem bardzo pracowity i bardzo leniwy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A nigdy nie brakowało panu odwagi? Zawsze wykorzystuje pan wszystkie szanse, które daje los? Czy nie brak mi odwagi? Nie. Myślę nawet, że ja wyprzedzam los, dlatego że bardzo dużo rzeczy prowokuję pytaniami, prośbami. Nie wstydziłem się napisać do Jerzego Kawalerowicza listu, że chcę zagrać Nerona, bo ja jestem Neronem jego, tak jak sobie wymyślił. Nie krępuję się pytać osób, z którymi współpracuję w wytwórni ważnych, bo tworzą moje życie poza planem wytwórni, czyli organizują mi spotkania, wywiady i tak dalej. Nie pytaję również sam pytać, czy tu by się dało. Dowiaduję się, że nie, bo to nie ten target na przykład. Owszem, tak, może tak być. Ale czasami też są zaskoczeni, że chciałbym tam pójść. I odwrotnie. Tak jak to bliźniak tupie nogą, że nie chce gdzieś iść, a się okazuje, że trzeba było pójść, albo się okazuje, że przez to, że poszedłem, no to dobrze zrobiłem. Ale na razie mam taki okres jakby ostatnio, że nie mam najlepszego swojego prywatnego kwartału. Odeszła moja mama, miałem sporo kłopotów z gardłem, miałem kraksę samochodową, to nie na dzisiaj do opowiadania, ale można absolutnie o tym wspomnieć, bo to życie, prawda? Nie tylko święta i Nowy Rok. W związku z tym nie mam ciekawego kwartału, w którym powinienem być bardzo rozluźniony, dlatego że jest promocja płyty. Jest promocja płyty i próbuję jako to bliźnie nad tym zapanować. Nie zawsze mi się to udaje. Nie zawsze mi się to udaje, bo jestem tylko człowiekiem. Co czuje artysta, kiedy planujemy sobie różne rzeczy, to są takie plany długofalowe, chcemy spotkać się z fanami, pierwsze fantastyczne spotkanie przy okazji premiery płyty, która przed panem leży, a los pokrzyżował plany, bo na przykład właśnie były problemy zdrowotne. No cóż, koncerty można przełożyć. Mamę będzie się odwiedzało i z nią po swojemu rozmawiało, gdzieś tam, gdzie sobie fruwa. I tatę, rodzina jest też, brat i jego, i są przyjaciele. Książka, film, Viva, dlaczego nie, też. Ja myślę, że ja mam odskocznię, umiem sobie zająć sobie czas, umiem. Myślałem bardziej o takim, jeżeli chodzi o tę jedną sytuację, że to anulowane spotkanie z fanami musiało zostać przez problemy zdrowotne. Przekładamy. Myślałem bardziej o bezsilności, o rozczarowaniu, a tu jest pogodzenie się. Pogodzenie się. Tak, tak.